Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, publicysta, członek Strategy and Future. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie redaktorze, za nami rozmowa telefoniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Joe Biden i Władimir Putin rozmawiali w ubiegły czwartek. Prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawił Putinowi dwie drogi rozwiązania, dyplomatyczną albo konfrontacyjną. Prezydent USA zapowiada odstraszanie, sankcje, pomoc wojskową dla Ukrainy, a także wzmocnienie obrony wschodniej flanki NATO. Zdaje się, że to jest odpowiedź przede wszystkim na te żądania, na te dokumenty przedstawione przez stronę rosyjską, gdzie Putin jasno deklaruje, czego oczekuje od Zachodu, czyli zatrzymania rozszerzania NATO na wschód, kontroli pełnej przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie państw, które kiedyś były pod władzą sowiecką, też kontroli tego, jak i gdzie przemieszczają się te siły strategiczne sojusznicze. Czego możemy spodziewać się dalej, bo mamy zaplanowane na najbliższy czas kolejne rozmowy w wymiarze NATO-Rosja, USA-Rosja, a także na forum OBWE? No w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z ultimatum ze strony Rosji pod adresem państw Zachodu. Bo tak należy interpretować te propozycje traktatowe zgłoszone formalnie przez Rosję 17 grudnia. One dotyczą nie tylko przyszłości Ukrainy i tego, że żadne z państw postsowieckich nie wejdzie do NATO, ale one dotyczą również de facto wycofania wojsk amerykańskich oraz państw Europy Zachodniej z terenu wszystkich państw, które weszły do NATO po 1997 roku, w tym również oczywiście z Polski, oraz dotyczą, bo takie tam żądanie jest jasno sformułowane, wycofania się Stanów Zjednoczonych nuklearnego z Europy. Ten parasol nuklearny miałby zostać nad Europą zwinięty. I Rosja te wszystkie propozycje traktuje jako pewną całość. Minister Ryabkow, wiceszef rosyjskiego MSZ-u, powiedział, że to nie jest menu. To nie jest taka karta dań, z której można sobie wybrać coś, co chce się zamówić, a nad innymi negocjować. Więc na razie, póki co, mamy do czynienia z pewnym ultimatum rosyjskim. I Rosja po 17 grudnia wysłała kilka sygnałów strategicznych pod adresem Zachodu. Ta rozmowa Putin-Biden, bo to była rozmowa z inicjatywy Putina, winna być odczytywana moim zdaniem jako właśnie jeden z sygnałów strategicznych. Putin w czasie tej rozmowy powiedział Bidenowi, tak przynajmniej relacjonują rosyjskie media, że Rosja nie boi się sankcji amerykańskich, że Rosja nie ugnie się, a wręcz przeciwnie, jeżeli Zachód zdecyduje się ogłosić te sankcje, to Rosja odpowie najprawdopodobniej, bo tak to można interpretować, zerwaniem dostaw surowców energetycznych do Europy Zachodniej. Rosja już dzisiaj od początku roku trzykrotnie zmniejszyła tłoczenie gazu ziemnego przez Ukrainę. Natomiast to jest taki sygnał, który pokazuje, że Rosja się w gruncie rzeczy nie boi tych zachodnich sankcji, a kilka dni temu Rosja przeprowadziła próbę z rakietami hipersonicznymi Cyrkon i rzecznik Kremla Pieskow, komentując tę próbę, powiedział, że ma nadzieję, że właśnie wynikiem tej próby będzie to, że propozycje rosyjskie z 17 grudnia, czyli te, o których mówimy, będą poważniej potraktowane. No to jest też taki sygnał dość wyraźnej postawy, że Rosja no, po prostu nie żartuje. Zwłaszcza, że Rosja nie przestała koncentrować wojsk przy granicy z Ukrainą. Są nowe na ten temat informacje o przesuwaniu się tych wojsk już w bezpośrednią bliskość granicy z Ukrainą. Putin zresztą zapowiedział manewry razem z Łukaszenką, manewry na granicy najprawdopodobniej białorusko-ukraińskiej w lutym albo w marcu. Więc w ciągu ostatnich dwóch tygodni Rosja wysłała bardzo dużo sygnałów o charakterze
w gruncie rzeczy militarnym, które stanowią takie przesłanie dla Zachodu, że Rosja nie żartuje, jest zdecydowana rozpocząć, o ile to ultimatum nie zostanie przez nią przyjęte, jest zdecydowana rozpocząć nawet działania wojskowe. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Czy Putin już wygrał tym, że te rozmowy się odbywają, że dzwoni do niego prezydent Stanów Zjednoczonych, że wykreował sytuację, w której znów patrzy na niego cały świat i zastanawia się, czego może się spodziewać? No to należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego Putin akurat teraz, pod koniec roku, zdecydował się na wysunięcie tak daleko idących żądań. To trzeba by jakby poświęcić nieco uwagi całej sekwencji wydarzeń, która miała miejsce w tym roku. No po pierwsze, już pierwszego dnia swojego urzędowania prezydent Biden podpisał przedłużenie traktatu New Start, i to na warunkach, które były korzystne dla Rosji. To znaczy Rosja jeszcze za czasów Trumpa była skłonna ustąpić, w toku negocjacji deklarowała tego rodzaju ustępstwa. Biden podpisał, czyniąc pewien prezent Rosji. Potem mieliśmy do czynienia z tym pierwszym wiosennym alarmem wojskowym na granicy z Ukrainą, w efekcie to którego alarmu odbyło się spotkanie twarzą w twarz Putin-Biden w Genewie. Rosyjscy eksperci ocenili to jako pewien wyraz słabości, a potem mieliśmy no, słynną już letnią porażkę w Afganistanie i to wycofanie się, które nie przydało Stanom Zjednoczonym prestiżu. I trzeba pamiętać, że od sierpnia ubiegłego roku do końca listopada do Moskwy przyjechało, miały miejsce w Moskwie cztery wizyty wysokiej rangi urzędników amerykańskich z Departamentu Stanu i z otoczenia Bidena, a jako ostatni przyleciał William Burns. William Burns był w swoim czasie ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie i pojechał do Moskwy, gdzie się spotkał z Patruszewem, a niewykluczone, że również z Putinem, o czym agencje milczały, jako osobisty wysłannik Bidena. Rosja te podróże amerykańskich dyplomatów odczytała jako wyraz słabości. Odczytała jako wyraz pewnego niezdecydowania obecnej administracji oraz jako wyraz gotowości do ustępstw i zdecydowała się właśnie moim zdaniem z tego powodu na wysunięcie tego ultimatum, a jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, Putin spotkał się, to znaczy rozmawiał online z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem, deklarując w sposób dość otwarty, że ten alians chińsko-rosyjski będzie się pogłębiał. Putin w ten sposób również chce zmiękczyć stanowisko Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie boją się, że będą mieli do czynienia z wojną na dwa fronty, z wojną między Chinami o Tajwan i z Rosją na przykład o państwa bałtyckie. No to jest pewna rozgrywka, którą Rosja zdecydowała się prowadzić, uznając, że Ameryka jest po prostu osłabiona, a administracja jest skłonna do ustępstw. Czy chodzi tutaj tylko o Ukrainę, Europę Wschodnią, czy też Stany Zjednoczone muszą teraz walczyć o swój prestiż, o swoją wiarygodność też międzynarodową? No tu chodzi o całą Europę. Tu nie chodzi ani o Ukrainę, ani nawet o Europę Środkową nie chodzi. Tu chodzi o wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy. Tu chodzi o likwidację NATO, bo tego będzie skutkiem na przykład wycofanie parasola nuklearnego Ameryki, bo w sposób oczywisty NATO nie będzie spełniało swoich funkcji, czyli nie będzie gwarantowało bezpieczeństwa. Tym nowym gwarantem bezpieczeństwa ma być Rosja. Dlatego Rosja chce rozmawiać na forum OBWE. Bo to już chce rozmawiać o pewnej nowej architekturze bezpieczeństwa po tym, jak Stany Zjednoczone wycofają się z Europy. W związku z tym ten plan Putina to jest plan jak najdalej idący. To jest plan w gruncie rzeczy kontrolowania Europy przez Rosję,
Po pierwsze dlatego, że uważa, że Stany Zjednoczone są osłabione i są gotowe przyjąć taki plan. Podzielone też wewnętrznie. Elita amerykańska jest podzielona, skłócona i nie bardzo wie, co chce osiągnąć. Takie oceny są w rosyjskich mediach, również tych bliskich rządowi i Kremlowi dość dominujące. Ponadto Europejczycy są również słabi. Mało tego, Europejczycy mogą być nawet zainteresowani taką współpracą z Rosją. Proszę zwrócić uwagę, że 24 grudnia były premier Francji, to jest przecież historia porównywalna ze Schröderem, François Fillon, wszedł do Rady Nadzorczej koncernu naftowego Sibur rosyjskiego. To jest w gruncie rzeczy taki sygnał Moskwy pod adresem europejskich, już tym razem elit, że ich osobiste kariery, również i pomyślność finansowa wcale nie musi być gorzej wyglądać w tych nowych porządkach, kiedy Rosja będzie decydowała. W związku z tym to jest rozgrywka w gruncie rzeczy o wszystko, tak mi się wydaje, ze strony Rosji. I Rosja deklaruje, że gotowa jest nawet odwołać się do wojny, żeby swoje cele zrealizować. W tle tego wszystkiego mamy ciągle przykręcany kurek z rosyjskim gazem. Też jasna deklaracja przed końcem roku Władimira Putina, że jeżeli pozwolicie na uruchomienie Nord Stream 2, to ceny gazu, błękitnego paliwa w Europie spadną. Czy może dojść do takiej sytuacji, że właśnie te elity europejskie, a także do społeczeństwa, które bardzo mocno dotykają te wzrosty cen energii, wzrosty cen gazu, po prostu machną ręką i powiedzą, no dajmy Putinowi tego, czego chce, niech on nam da gazu i miejmy święty spokój. Mnie się wydaje, że na Kremlu bardzo uważnie śledzą badania opinii publicznej społeczeństw Europy Zachodniej. I te badania już od wielu lat pokazują, że na przykład w Niemczech czy we Francji za państwo wrogie uważa się w Stany Zjednoczone, a już w mniejszym stopniu Chiny. Rosja jest też dość, nazwijmy to delikatnie rzecz biorąc, zważywszy na to, co robi, łagodnie traktowana. Więc w tym sensie to jest właśnie rozgrywka na tego rodzaju reakcje. To jest rozgrywka na zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa społeczeństw Europy Zachodniej kosztem Europy Środkowej, bo Rosja też formuje takie propozycje w gruncie rzeczy. Na przykład latem Władimir Putin opublikował artykuł w niemieckim dzienniku Die Zeit, gdzie to wprost napisał. Rosja proponuje w gruncie rzeczy przekształcenie Europy Środkowej w taką spółkę zarządzaną wspólnie przez Rosję i przez Niemca i Francję. Taki układ biznesowy, gdzie te siły będą gospodarowały w tych państwach Europy Środkowej, o których minister Ławrow powiedział przecież kilka dni temu, że są bezpańskie. To jest właśnie to spojrzenie Moskwy. To państwa Europy Środkowej, w tym i oczywiście Polska, muszą mieć swojego pana. Jeżeli tym panem już nie będą Stany Zjednoczone, to będzie tym panem będzie Rosja, tym panem będą również Niemcy, no a my będziemy poddanymi tego rosyjsko-niemieckiego pana. Jaki scenariusz czekałby Polskę, gdyby te żądania rosyjskie zostały zrealizowane przez Stany Zjednoczone z aprobatą państw zachodnich, z aprobatą Unii Europejskiej? No z pewnością stracilibyśmy część suwerenności. Rosja mówi o finlandyzacji Ukrainy. Trzeba pamiętać, że powojenne traktaty dotyczące Finlandii, one dotyczyły również kształtu sił zbrojnych Finlandii. Rosja narzuciła Finlandii ograniczenia w tym zakresie. Podobnie zresztą jak jeśli chodzi o porozumienie z 1955 roku dotyczące przyszłości Austrii, bo Rosja też się odwołuje do tego przykładu. To stracilibyśmy część suwerenności. Kto inny za nas decydował? Zapewne takie fundamentalne decyzje jak to, gdzie kupujemy gaz, gdzie zaopatrujemy się w surowce energetyczne, czy budujemy elektrownię atomową, podejmowane byłyby już nie w Polsce. A ideałem dla rosyjskich polityków jest to, żeby one były
podejmowane wspólnie na przecięciu linii Moskwa-Berlin-Paryż, bo wtedy, tak jak w wieku XVIII i XIX, to współzarządzanie Polską by tylko cementowało to porozumienie. Ja mówię oczywiście o pewnej wizji rosyjskiej, to nie znaczy, że Zachód Europy przyjmie tego rodzaju wizję, ale to jest dość jasno formułowany cel Rosji. Różnica między sytuacją rozbiorów, a sytuacją, w której znalazłaby się Polska w tych nowych porządkach, polegałoby tylko na tym, że formalnie mielibyśmy instytucje, o których można byłoby mówić, że są instytucjami państwa niepodległego, ale faktycznie one by były puste. Ktoś inny by decydował, nie głos obywateli polskich liczyłby się, jak będą kształtowane polskie sprawy. Czy na tym najwyższym szczeblu dyplomatycznych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją jest jakaś przestrzeń do działań dla polskiej dyplomacji, dla polskiego państwa? Polska przejęła teraz przewodnictwo w OBWE. Czy to jest w ogóle jakaś przestrzeń do działania dla polskich władz? Wydaje mi się, że niestety już nie mamy czasu, że pewne działania, gdyby były podjęte odpowiednio wcześniej, głównie działania związane ze wzmocnieniem systemu odporności państwa polskiego, to zapewne mielibyśmy lepszą pozycję. Dzisiaj musimy działać w oparciu o to, co mamy. Państwo takie, jakim dysponujemy, siły zbrojne takie, jakie one są, one nie są bardzo złe, ale też nie są idealne. No to one są dalekie pewnie od naszych marzeń. Natomiast dzisiaj sytuacja jest już sytuacją dość trudną. Natomiast my zdecydowanie nie powinniśmy, moim zdaniem, przyjmować tego rodzaju dyktatu, pamiętając o tym, no, że jeszcze niezależnie od tego koncertu mocarstw, o którym Rosjanie marzą, jeszcze coś do powiedzenia mają państwa, które podlegałyby takiemu zarządzaniu ze strony Moskwy. Mam tutaj na myśli Polskę, ale mam również na myśli Ukrainę, mam na myśli Rumunię, również państwa skandynawskie. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno prezydent, jak i premier Finlandii, państwa skądinąd dość przyjaźnie nastawionego do Rosji i mającego żywe kontakty dyplomatyczne z Rosją, ale władze tego państwa bardzo twardo zareagowały na te rosyjskie żądania i w orędzium noworocznym prezydent Niinisto stanowczo powiedział, że Finlandia nie ugnie się przed tymi żądaniami i rezerwuje sobie prawo decyzji suwerennej o ewentualnym wstąpieniu do NATO. Więc jest w Europie Środkowej i w Europie Północnej niemała grupa państw, która nie ma ochoty godzić się z rosyjskim dyktatem. I to jest właśnie ten obszar, gdzie my powinniśmy być teraz bardziej aktywni. Również powinniśmy wspierać te siły w Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone chcą ustępstw, ale tam jest po prostu pewien podział, trwa pewna dyskusja co do kierunku strategicznego polityki amerykańskiej. Powinniśmy wspierać te siły, które dość jednoznacznie mówią, że twarda polityka wobec Rosji jest najlepszą polityką. No, tu choćbym zwrócił uwagę na takie ostatnie oświadczenie kilkunastu ambasadorów związanych z Atlantic Council, którzy jakby w tym tonie się wypowiadali. W związku z tym tu zapewne jest jeszcze sporo do zrobienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, członek Strategy and Future. Dziękuję bardzo. A polski punkt widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.